Chcę Państwa bardzo serdecznie zachęcić do odwiedzin Izby Pamięci księdza Romana Kotlarza, który znajduje się na przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej w podradomskim Pelagowie. Jest to, proszę Państwa, miejsce niezwykłe, bo w tym właśnie oto budynku spędził ostatnie kilkanaście lat swojego niedługiego życia ksiądz Roman Kotlarz, czyli kapłan, który stał się symbolem, twarzą protestu robotniczego w czerwcu 1976 roku. No i gdzie dokonał się największy dramat jego życia, czyli najście tak zwanych nieznanych sprawców, po których ksiądz Roman Kotlarz zmarł w sierpniu 1976 roku. Co ciekawego możecie Państwo zobaczyć w naszej izbie? Więc przede wszystkim wystawę, która jest poświęcona życiu i działalności duszpasterskiej księdza Romana Kotlarza, duchownego, który był człowiekiem o wielkiej wrażliwości, człowiekiem bardzo spontanicznym, który nie potrafił przechodzić obojętnie wobec ludzkiej krzywdy, no i dlatego narażony był na ciągłe konflikty z aparatem władzy komunistycznego państwa polskiego. Tak było w Szydłowcu, czyli w miejscu jego pierwszej posługi duszpasterskiej. Tak było również kilka lat później w Koprzywnicy. No i tak było w czerwcu 1976 roku tutaj w Pelagowie, gdzie w małym drewnianym kościółku ksiądz Roman Kotlarz upomniał się o bitych i prześladowanych robotników. Proszę Państwa, ksiądz Roman Kotlarz bywa porównywany do księdza Jerzego Popiełuszki, bywa wręcz nazywany radomskim Popiełuszką. A czy to określenie jest słuszne? Przekonajcie się Państwo sami, odwiedzając Izbę Pamięci księdza Romana Kotlarza, do czego jeszcze raz Państwa serdecznie zachęcam.